Hej kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja jestem właśnie pod galerią i idę na kontrolę do okulisty, do Vision Express z tą moją akomodacją. Kochani, odzywam się tutaj zaczynając vloga i z takim do was prośbą, informacją, ponieważ skłonił mnie do tego pewien komentarz i chciałabym, że jeżeli komuś, ktoś naprawdę lubi ten kanał, lubi nas, chce nas wspierać, to żeby tego wysłuchał i nie przewinął. Ja temu teraz mówię, że po pierwsze mam ograniczenie czasowe i się będę streszczać. Kochani, pod moim filmem padł ostatnio komentarz, że coś w tym stylu, bo to były dwa komentarze, ale coś w tym stylu, że bardzo cię lubiłam za tą waszą naturalność, że niczego nie ukrywasz, niczego nie udajesz, nie reklamujesz byle czego, tylko dlatego, że ktoś ci zapłacił, to było coś w tym stylu, ale ostatnio ciągle te czapki i czapki. Kochani, czapki, turbandy, opaski, mowa o marce będzie się pojawiać w tych vlogach ze względu na to, że to są vlogi. To jest moje życie, kochani. I ja wam po prostu opowiadam o tym, co robię, co jem, co robią moje dzieci. Pokazuję wam najważniejszy aspekt mojego życia, czyli moje dzieci, najważniejsze osoby w moim życiu. Pokazuję wam naszą codzienność, mówię wam o moich przemyśleniach, no to naturalną rzeczą jest dla mnie, że mówię o czymś, co jest teraz dla mnie top, pomijając moje dzieci, nie mówiąc o moich dzieciach, bo one są nade wszystko i wszystko bym dla nich rzuciła, ale to też jest teraz dla mnie bardzo ważne, czyli tworzenie marki. I uwierzcie mi, dostaję masę wiadomości, wsparcia, dostałam już pierwsze zamówienia na opaski, na turbandy, na czapki, te, które sama robię, z wyrazami takiego wsparcia, z słowami nawet od Wicki, którą się bardzo serdecznie pozdrawiam, która napisała mi, nieważne za ile, ważne, że coś od was, to było takim mega powerem i to było tak miłe, że aż normalnie się ciepło na sercu robiło i... Kochani, jeżeli, i myślę, że nie wiem, czy to pisała, nie chcę oceniać, ale dla mnie to pisała taka osoba, która była, która jest na tym etapie co ja, że jest, nie wiem, może z dzieckiem w domu i wow, ona zaczyna coś robić, nie podoba mi się to, nie wiem, może jakaś zazdrość, może coś, jeju kochani, jeżeli ktoś mnie naprawdę lubi, to powinien się cieszyć tego, chcieć to śledzić, czy mi się to udaje. Ja też robię to dla siebie, że za 10 lat wrócę do tego i powiem, wow, no szkoda, że ten pomysł nie wypalił, albo wow, udało się. Teraz jesteśmy na takim na takim etapie, wierzyłam w to i się realizuje. I po to ja o tym wam mówię. Oczywiście jednocześnie wykorzystując pole, jakim jest YouTube, jakim jest mój kanał, do jakiejś reklamy samej siebie. Serio, lepiej chyba, lepsze by było to, gdybym wyjeżdżała tutaj z jakimiś, byle jakimi, po prostu przyjmowała wszystko, tylko dlatego, że na przykład ktoś mi to da za darmo, albo ktoś mi za to zapłaci. Ja wam pokazuję coś, z czego jestem dumna. Naprawdę, co zrobiłam coś, z czego jestem naprawdę dumna, jestem naprawdę zadowolona z tego, jak te opaski wyglądają, jak te czapki wyglądają, z tej czapeczki dziecięcej, którą uszyłam i będę szyć i będę was tu zapraszać na naturalcrew.pl na Instagramie, bo tam będą się pojawiać głównie nowości. Instagram vlogowy będzie Instagram vlogowym, wiadomo, też się tam coś pojawi, a naturalcrew.pl będzie należał do marki, bo wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby coś zacząć działać i się samorealizować. Dla mnie to jest naprawdę duża rzecz, że w końcu się zdecydowałam, w końcu się odważyłam coś zrobić i mam okazję jednocześnie łączyć macierzyństwo, być z moim dzieckiem, patrzeć jak Laurka się rozwija, jak Antoś wraca z przedszkola, móc go odebrać z tego przedszkola i jednocześnie realizując się jakoś zawodowo, robić coś swojego, móc wspierać budżet, nie tylko od męża, móc sobie na coś pozwolić i pomyśleć, wow, no przecież zarobiłam to ciężką swoją pracą, nie tylko mieć wyrzuty sumienia, mój mąż tak ciężko pracuje, mogłam tego nie kupić. Wiadomo, my sobie tak nie wydzielamy, że moje, twoje, ale...
ale mogę coś zrobić w końcu, może dołożyć cegiełkę do tego wszystkiego i myślę, że dobrze się stało, bo posypią się przynajmniej te osoby z tego kanału, które to będzie mierzić, które tak naprawdę nie były tu dla nas, nie są dla nas wsparciem. A zostaną ci naprawdę stricte widzowie, którzy nas wspierają, nas lubią i nas dopingują w tym, co robimy. Chcą, żebyśmy osiągnęli sukces i żeby to się rozwijało. No i kochani, tyle w tym temacie. Ja wam dziękuję za masę wiadomości wspierających, za masę adorujących naszą opaskę z motylkiem, której nie widzieliście jeszcze, tu wam rzucę zdjęcie. No, ja to będę wykorzystywać, że tu jestem. Nie wiem, mówiłam o czapkach, bo je na przykład pakowałam, bo przyszły, bo coś tam, bo jechałam je zawieść, że są. Odpowiadałam, że nie zamawiam już czapek zimowych, że wrócą jesienią, bo mogę to robić zbiorowo i nie rozumiem właśnie tych jakichś pretensji do mnie. To był jeden komentarz od jednej osoby, ale założę się, że jest więcej takich osób, które może to mierzić. Ja nie będę udawać, że akurat szyję nową opaskę albo szyję turban dla kogoś i mówić na przykład, a siedzę teraz i piję kawę, bo to by było obłudne. I uważajcie mi, to jest teraz dla mnie tak ważne, to jest dla mnie taki priorytet, żeby to się udało, że sobie nie wyobrażacie. Dobrze, kochani, kończę, idę, bo muszę iść na to badanie, które mam za 6 minut. Odezwę się do was później. Hej kochani, dzień następny. Ja już się wczoraj nie odezwałam, bo po prostu zajęło mnie szycie turbantów i opasek. Pół dnia to robiłam wczoraj i rozkłada mnie znowu na maksa i nie wiem, co ja mam z tą odpornością ostatnio. Co dzieciaki złapią, to za chwilę ja i znowu, byłam już dwa razy na antybiotyku i znowu wchodzi mi po ilu? Po tygodniu? Po niecałych dwóch tygodniach? Po tygodniu znowu mi wraca gardło, kręci mi się w głowie. Ja po prostu nie wiem, ale już na antybiotyk nie idę, bo to jest takie chwilowe. Bałagan za mną, bo wstaliśmy dopiero. Luśka, to są lekarstwa. Pojechał z tatą do przedszkola. Czekajcie, bo muszę inaczej chwycić. Pojechał Antoś z tatą do przedszkola, mimo że też już coś tak jest. Coś go tam pokasuje, no ale nie tak, żeby go zatrzymać w domu. Luśka nie śpi w nocy, łobuzem jest. No. No i co, idziemy robić kaszkę, co? Idziemy jeść. No, nie da mi nawet pogadać. Jest poniedziałek. Aha, co do moich oczu. To widzicie, nie mam okularów, bo szkła do zmiany. Okazuje się, że tak, wadę pół mam. To półtorej, co tam wychodzi, i pół też szkła mam. Ale mam tak, mam tak wrażliwe oczy na ten moment. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Mam tak wrażliwe oczy, że nie jestem w stanie, no wiecie, siąść z tą akomodacją. Bo jak lekarz zgasił światło, to w momencie rozszerza mi się źrenica. Reaguje moja źrenica, mam bardzo czułe oczy. No i postanowił mnie zbadać pod kątem tylko tej skorygowania astygmatyzmu. No i jak założył mi te cylindry i tak dalej, bez tych połówek, no to było git i widziałam wszystko, jak oświecił światło, jak zgasił, także mam nadzieję, że teraz wszystko będzie w porządku. Idę Luśce robić kaszkę, kupiłam jej pierwszy raz tą organik z Gerbera, wzięłam jej teraz smakową, bo tak to jej robię i dodaję owoce, no ale zobaczymy, bo pisze, że jest bez dodatku cukru. No i ja się czuję tragicznie znowu. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co ze mną, kurde, co z tą odpornością moją, czym się wspierać. Nie ma leków na odporność, nie ma nic takiego. Dzieciakom podaję tą witaminę D. Witaminę D, no i Antoś teraz bierze sambukol taki z bzem, z czymś tam, żeby wiecie, tak na to gardełko i odkrztuszanie trochę, bo te syropy, to wszystko, to też. Chociaż dostał teraz przez dwa dni Hederasal. No i jakoś się leczymy. Ja czuję się podle po prostu. Idę zrobić sobie od razu jakąś ciepłą herbatę, bo najgorzej ten katar taki lejący jeszcze. Dobra, nie będę wnikać w szczegóły. Odezwiemy się później.
No i potem wam pokażę, co stworzyłam. Bo jak nie macie Facebooka i Instagramu, a wiem, że są takie osoby, bo nawet piszą do mnie dziewczyny maile, że nie mają tych wszystkich social mediów i tak dalej, że mnie oglądają, ale nie mają ani Facebooków, ani Instagramów, to pokażę wam motylka, którego zrobiłam. Chociaż to jest taka wersja z mniejszym motylkiem. Docelowy będzie większy i będę szyć jeden na zamówienie. I pokażę wam, jak wygląda różowy i niebieski turban, bo jest śliczny. Ja sobie chyba niebieski też uszyję. Masz kłopotki? Takie masz kłopotki? Jakie masz kłopotki? O, jakie mam kłopotki! Tak? Kłopotki takie, takie mam kłopotki. Co? Bawisz się? Bałagan tu jest niesamowity. Brudny śliniak z kaszki. Zobaczcie, jaki bałagan. Pełno zabawek. Myśmy się zwekslowały, bo tata za chwilę ma rozmowę o pracę po norwesku. Tak? Więc trzymamy kciuki za tatę, żeby mu wszystko poszło. Ja mam prasowanie znowu. Muszę coś prasować, chyba teraz stanę na razie. A później muszę ogarnąć sobie tam, bo mamy łóżko nawet nie pościelone. No i muszę coś uszyć dzisiaj. Już część mam zamówień zrealizowanych i wtedy wam pokażę, co tam stworzyłam. Co, Lucia? Zawołaj kotka. Zawołaj go. Zawołaj kotka. Zawołaj. No. Brawo. A jak mama kaszle? Lucia, Laurcia, zostaw kotka. Jak mama kaszle? Jak mama kaszle? No. O, jak mama kaszle? Pokażesz? Jak mama kaszle? Śliniak ci trzeba zmienić. Jak mama kaszle? Oj, oj. Tak, mama kaszle? Antosia, łóżeczko złożymy teraz, co? Chociaż mama nie ma siły. No, a ja czuję się tak. W ogóle muszę zadzwonić dzisiaj do fryzjera, się umówić. Bo już mam, o, jaki odrost. I odświeżyć w ogóle ten kolor. Bo taki... taki ten kolor jak moje samopoczucie, nie? Jak mama kaszle? Co? Trzymamy kciuki. Jesteś tu podobna do Antosia. Trzymamy kciuki. Za tatę. A kiedy pójdziesz spać? Tak. Bawimy się dalej, co? Tata właśnie ma rozmowę. Chyba sobie radzi. Zobaczcie, co się u nas dzieje. Ja chcę wiosnę. Sypie, nie wiem, czy to widać. No lipa ta pogoda. Tu bałagan, pozbieramy trochę, Lucia. Te klocki. O, oczywiście, ściągła skarpety. Czyje to silki takie małe? Kochani, ja sobie w miarę możliwości działam. Pokażę wam efekt, jaki jest po zrobieniu. Mam nadzieję, że to będzie dobre na właścicielkę. Zobaczcie. Tutaj czapeczki. Dwie. Dla siostrzyczek. Tutaj jest turban różowy. I z tyłu tak wygląda metka. Ekstra, no nie? Mi się mega podoba. Jestem mega z tego zadowolona. A im będę więcej tego robić, tym będzie lepiej. No i tutaj kwarcowy róż. Też mi się ten róż podoba. I też metka z tyłu. Taka.
taki turbanik. Tyle mam zrobione. Tyle mam zrobione na 100%, a jeszcze mam tam uszyte i będę działać dalej. Będę sobie działać dalej, bo mam trochę tego do zrobienia. Aż jestem zdziwiona, że taki pozytywny odzew jest na to. No i widzicie, rozkłada mnie coraz bardziej, dlatego wyglądam tak, jak wyglądam. Może będę miała, kochani, dla was konkurs w którymś vlogu, także śledźcie, bo może będę miała dla was konkurs u kogoś. Także fajnie, jakbyście mieli Instagram, bo Instagram będzie no niezbędny do tego konkursu. Tulusia. O kompana, tata ją okopał. I ja powiem wam, że my chyba nie wrócimy do tego vlogowania nigdy. Jak nie choroba Antka, to choroba Laury i moja, to znowu ja jestem chora. Przecież mnie tak głowa boli, tak mnie łamie, że szok, a chciałabym jeszcze jedną opaskę uszyć, cały czas siedzę przy maszynie. Jest już po godzinie 18, nawet nie wiem, która jest. Moje gardło jest w całym gorszym stanie. Antybiotyk, który zażywałam ostatnio, miałam do piątku. Moja mama dzisiaj była u lekarza i lekarz powiedział, że mam wrócić do tego antybiotyku, skoro wraca mi to samo. I to jest chore po prostu, cały czas te leki. Ale to jest słaby antybiotyk, bo to jest Duomox. Więc... No zresztą widzicie, jak wyglądam, słyszycie mój głos. Po prostu jest masakra i mam nadzieję, że jutro obudzę się w lepszym stanie. Ogarniam to, idę też pod prysznic, żeby mnie tak chociaż przefiltrowało, zrobię sobie inhalację. I tyle. W dzisiejszym tragicznym vlogu, masakra. Kiedy mama będzie zdrowa, Luśka? Kiedy będzie wiosna? Już mnie to wszystko, powiem wam szczerze, przerasta. Te choroby, a zwłaszcza to, że mam trochę rzeczy do ogarniania, Lusie, i znowu jestem chora. Nie wiem. Chcę się zabrać za siebie, zacząć sobie ćwiczyć coś. No to cały czas mój stan zdrowia na to nie pozwala, bo... No ale to Antoś znowu przeziębiony i znowu ja się od niego zaraziłam. Masakra. Narzekam, wiem, narzekam. Ale sami słyszycie. Chyba każda mama, która ma maluchy w domu i była chora przy tym, to wie, o co chodzi. Tyle mam zaległości w domu. Zrobić coś, wyprasować. Dlaczego chcę dzisiaj pocisnąć z tym, żeby jutro też coś zrobić. I podziałać coś też w tym. Jak się będę dobrze czuła, to już jutro wyślę jeden turbant i no, Kinga, do Kingi. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, jeżeli nie wyślę tego turbandu jutro, tylko do dnia następnego, bo jak będę się tak dobrze czuć jak teraz, to tak dobrze, to była oczywiście ironia, to lepiej, żebym nie wsiadała za kółko. Luśka. Gdzie? No. To ty. Co, Luśka? Kto to? Kto to? Laura? No powiedz coś. Pokaż, jakie masz kłopotki. Jakie masz kłopotki? Kłopotki. Jakie mam kłopotki, tata cię okąpał. To jeszcze widzicie, że ospy ma takie chrosty. Pokaż, jakie masz kłopotki wszystkim. Jaka mama jest chora, jaki to jest kłopotek. No jakie kłopotki, no jakie. No kłopotki, no ja, takie kłopotki. Takie kłopotki ma mama. Takie, taka jest choroba. Ty mnie przeżył. Jakie masz kłopotki? Ty nie masz kłopotków. Dalej. Nie pokażesz, jakie masz kłopotki? Ty jesteś moja. Ty mnie zrób mi moja. Ukochaj mamę. Utul mamusię. Buziaczka mi daj. No daj. Utul mnie.
kochaj. Kłopotku ty mój. O, gdzie? Tak się wspinał wszędzie. Krzyżko mnie interesuje. Co tam cię interesuje? Mandarynka tu jest. No, takie mam kłopotki. O, takie mam. O, jaka jestem śpiąca. No, takie mam kłopotki. Ze spaniem mam kłopotki. Chodź. Kiedyś wam pokażę, jakie mam kłopotki, co? No, ja. Balbinko. Co Balbinka by chciała? Cycusia byś chciała? O, chyba ta Cicusia bym chciała, mamusiu. O, jak się wśpi. No. Cycusia bym chciała. Chciałabyś? Chciałabym. Chciała. Dobrze, kochani. Żegnamy się z wami. I do usłyszenia w następnym vlogu. Pa! Ała! Szczypawica! Szczypawica! Subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. I śledźcie nas na Instagram. I tak dalej. Uuu!